Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym wykładzie z architektury systemów komputerowych. Dziś pomówimy sobie o układach wejścia-wyjścia. Zacznijmy od tego, czym właściwie one są i jak je widzi procesor. Jak pamiętamy z poprzednich wykładów, każdy komputer składa się z trzech współistniejących systemów. Procesora, pamięci i układów wejścia-wyjścia. No, warto w tym miejscu podkreślić różnicę między układami wejścia-wyjścia a urządzeniami peryferyjnymi, gdyż te pojęcia często są ze sobą utożsamiane, często są mylone. Urządzenie peryferyjne to urządzenie podłączone do komputera i wymieniające z nim dane. Monitor, klawiatura, mysz, dysk twardy, mikrofon. Te urządzenia nie komunikują się bezpośrednio z procesorem. Procesor nie może bezpośrednio obsłużyć monitora, nie może bezpośrednio obsłużyć klawiatury czy dysku twardego. Do komunikacji z tymi urządzeniami potrzebne są właśnie układy wejścia-wyjścia. Czyli, jeszcze raz powtarzam, klawiatura, monitor i myszka to nie są układy wejścia-wyjścia. To tylko urządzenia peryferyjne. A układy wejścia-wyjścia to jest właśnie to, co pośredniczy w komunikacji z nimi. Tutaj warto omówić jeszcze jedno pojęcie, często pojawiające się przy opisie wszystkich układów wejścia-wyjścia, to znaczy pojęcie interfejsu. Interfejs to jest zespół środków technicznych i reguł, czyli nie tylko technologia, ale i opis, który te środki techniczne i reguły współdziałania komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Interfejsy składają się z trzech jakby części. Wymagania logiczne, czyli opis, w jaki sposób przebiega komunikacja. Sygnały, ich znaczenia, sposób kodowania, sposób synchronizacji sygnałów. Wymagania elektryczne, czyli napięcia, czas trwania poszczególnych sygnałów, kształt, czyli jak zmienia się napięcie w czasie, oraz wymagania konstrukcyjne, czyli to, co widzimy. Gniazda, złącza, przewody, styki, dopuszczalne długości przewodów i tym podobne. To razem składa się na interfejs, czyli interfejs ma część sprzętową oraz część logiczną, część programową. Do tych zagadnień jeszcze wrócimy, opisując konkretne technologie, komunikację synchroniczną, asynchroniczną, opisując magistrale w komputerach. Właśnie to są różnego rodzaju interfejsy. Teraz tak bardzo ogólnie. Jak dzielimy interfejsy? Dwa główne podziały. Pierwszy ze względu na kierunek przesyłania danych. Mogą być dane przesyłane w jednym kierunku, interfejs typu simplex. Na przykład klawiatura przesyła dane do komputera. Komputer nie przesyła żadnych danych do klawiatury. Przynajmniej do zwykłej, nie jakiejś rozbudowanej, gamingowej, czy wyposażonej w funkcje multimedialne klawiatury, ale do takiej najzwyklejszej. Komunikacja w jedną stronę. Komunikacja w obu kierunkach, ale naprzemienna. Half duplex. Tak działało na przykład USB w standardzie 1.1 do 2.0. Jeżeli dane są przesyłane od komputera do urządzenia, to w tym czasie nie może być transmisja odwrotna. Raz dane są przesyłane w jedną stronę, raz w drugą. Nie obie jednocześnie. Oraz trzeci typ przesyłania danych w obu kierunkach jednocześnie, full duplex,
to na przykład USB od 3.0 włącznie posiada taką możliwość, że dane mogą płynąć jednocześnie w obie strony. Do komputera i z komputera do urządzenia podłączonego przez to złącze. Drugi podział to dość oczywisty. Ze względu na sposób przesyłania danych interfejsy dzielimy na szeregowe i równoległe. Teraz zastanówmy się nad tym, wróćmy do samych układów wejścia-wyjścia i zastanówmy, czym są one są i odpowiedzmy na pytanie, które zadałem w tytule tej części wykładu, czyli jak procesor widzi układy wejścia-wyjścia. Otóż dla procesora i w pewnym stopniu tak samo dla programisty piszącego w assemblerze układ wejścia-wyjścia to jest zespół rejestrów. Procesor, komunikując się z naszym układem wejścia-wyjścia, widzi tak jakby tylko tą jego część. I dla procesora to jest zestaw rejestrów. W tych rejestrach pojawiają się jakieś dane, które procesor może odczytać, albo w drugą stronę to procesor przesyła dane do tych rejestrów, zapisuje w nich, a potem coś się z tymi danymi dzieje. A to, co się dzieje z tymi danymi, realizuje sama układ wejścia-wyjścia działający autonomicznie. Czyli już nie bez kontroli procesora, te dane z rejestrów układu wejścia-wyjścia pobierane są i wysyłane w odpowiedniej formie na urządzenie peryferyjne. Czyli, żeby w najprostszym przypadku można to opisać działanie karty graficznej, ale jeszcze nieakcelerowanych starych kart graficznych w standardzie VGA i wcześniejszych. Żeby wyświetlić obraz na ekranie monitora, procesor nie sterował parametrami monitora, to były jeszcze kineskopowe monitory, więc nie sterował przesuwaniem się wiązki elektronowej w kineskopie. Tego nie robił procesor. Procesor tylko w odpowiednie miejsce pamięci wstawiał bitmapę. A układ wejścia-wyjścia, którym w tym wypadku była karta graficzna, z tego miejsca pamięci pobierał bitmapę i przetwarzał na sygnały sterujące procesory. W przypadku klawiatury to też procesor nie rozpoznaje, który klawisz został naciśnięty. Po prostu w odpowiednim miejscu pamięci, w odpowiednim rejestrze pamięci pojawia się w pewnym momencie kod naciśnięcia klawisza. Procesor musi go tylko odczytać. Czyli, jeszcze raz powtarzam, procesor widzi układ wejścia-wyjścia jako zestaw rejestrów, w którym pojawiają się dane, z którego może odczytywać. Czyli można nasz schemat z poprzedniego slajdu podzielić na jakby trzy części. Z punktu widzenia procesora to jest układ wejścia-wyjścia, czyli te rejestry. Dalej to jest interfejs, czyli część sprzętowa interfejsu, czyli układ, który generuje odpowiednie sygnały elektryczne i wysyła przez odpowiednie złącze na urządzenie peryferyjne. Kolejnym zagadnieniem związanym z układami wejścia-wyjścia jest sposób, w jaki procesor się z nimi komunikuje. Generalnie procesor komunikuje się z pamięcią operacyjną oraz układami wejścia-wyjścia za pośrednictwem magistra. No dobrze, ale w jakiś sposób musi być rozróżnienie, czy dane mają być przekazane do RAMu lub odczytane z RAMu, czy dane mają trafić do układów wejścia-wyjścia.
I tutaj mamy podział układów wejścia-wyjścia na dwie kategorie. Kolejny dzisiaj omawiany podział. Będzie jeszcze jeden. Układy wejścia-wyjścia dzielimy na współadresowalne z pamięcią operacyjną oraz izolowane od pamięci operacyjnej. Różnica polega właśnie w sposobie wybierania, kiedy procesor komunikuje się z układem wejścia-wyjścia, a kiedy z pamięcią operacyjną. Układy współadresowalne to takie układy, gdzie wybierany jest obiekt za pomocą po prostu adresu. Sygnały sterujące są wspólne dla układu wejścia-wyjścia oraz pamięci. Czyli mamy taką sytuację. Pamięć, przestrzeń adresowa komputera, adresy, pamięć operacyjna oraz w tej samej przestrzeni adresowej, czyli pod kolejnymi adresami, układy wejścia-wyjścia. To, czy procesor wysyła dane do pamięci, czy do układu wejścia-wyjścia, to jest po prostu, pod jaki adres zapisze. Jeżeli informację prześle pod ten adres, ona znajdzie się w pamięci. Jeżeli z kolei informację procesor prześle pod ten adres, trafi do układu wejścia-wyjścia. Tak działa wspomniana już wcześniej karta graficzna pracująca w trybie EGA. Tak jak mówiłem, procesor generuje bitmapę, zapisuje w odpowiednim miejscu pamięci operacyjnej, tak zwanym okienku EGA, gdzie z którego karta pobiera najpierw do swojej własnej pamięci, a potem przetwarza i wysyła na monitor. Oczywiście mówimy o kartach nieakcelerowanych. W współczesnych kartach jest to troszkę bardziej skomplikowane. Zresztą widzimy na przykładzie, ile tej pamięci było. 128 KB. No ale jest to klasyczny przykład układu współadresowalnego. Tutaj widzimy też wadę układów współadresowalnych. Mianowicie, część adresów musi być przeznaczona na układy wejścia-wyjścia. W RAM-ie nie ma jakiejś takiej dziury. RAM to kolejne adresy. Tak jest zbudowane. Mówiliśmy o tym na drugim wykładzie. Więc ta część pamięci po prostu przysłania część adresów RAM. Z tych adresów, pomimo że fizycznie w tej kości są, nie można skorzystać. Taki problem pojawił się na przykład pod koniec istnienia 32-bitowych systemów operacyjnych Windows, gdzie jeżeli mieliśmy 4 GB RAM-u w komputerze, a dla 32-bitowego systemu operacyjnego przestrzeń adresowa, czyli taka, którą mogła zaadresować system, obszar pamięci była 4 GB, okazywało się, że do użytku mieliśmy 3,5 GB, zależy od konkretnego przykładu. A od czego zależało? Właśnie od karty graficznej. Ile z tych przestrzeni adresowych, ile adresów trzeba było zarezerwować na kartę graficzną. Fizycznie RAM-u było 4 GB, ale część adresów została przesłonięta przez układ wejścia-wyjścia, jakim była karta graficzna już akcelerowana. Oczywiście problem zniknął przy 64-bitowych systemach operacyjnych, które mogą znacznie większą przestrzeń zaadresować. Czyli podsumowując, problemem takich układów jest, że wymagają wydzielenia części przestrzeni adresowej dla siebie i są obsługiwane tymi samymi rozkazami, co pamięć, wybierane za pomocą adresów. No niestety tak działają tylko proste układy wejścia-wyjścia. Już system USB, który jest bardzo skomplikowanym systemem, tak nie może działać.
nie może procesor po prostu wpisać w określone miejsce RAMu dane, a one się pojawią na magistrali USB. No nie, na magistrali USB jest wiele urządzeń i trzeba tym jakoś zarządzać. USB jest przykładem interfejsu izolowanego. Tutaj interfejs izolowany ma swoją własną przestrzeń adresową. Tu mamy przestrzeń adresową zaczynającą się od zera i kończącą na jakieś tam wartości, a układ wejścia-wyjścia też ma swoją przestrzeń adresową, też zaczynającą się od adresu 0. I teraz, jak w takim razie wybierany, jeśli na przykład procesor chce wpisać pod adres 0, no adres 1, tak, tu, to skąd mamy wiadomo, czy ten trafi do RAMu, czy pod ten adres 1? No po prostu inne rozkazy służą do przesłania do RAMu, a inne do przesłania do pamięci operacyjnej. W momencie, kiedy procesor komunikuje się z RAMem, odcięta jest dostęp do układy wejścia-wyjścia, odcięte są od magistrali adresowej. A w momencie, kiedy procesor komunikuje się z układem wejścia-wyjścia, od magistrali adresowej odcinany jest RAM. No, są to nieco bardziej skomplikowane systemy, ale w bardziej skomplikowanych przypadkach układu wejścia-wyjścia nie ma innej możliwości. Większość układów wejścia-wyjścia w komputerze jest właśnie w tej chwili układami izolowanymi. Rozmawialiśmy sobie o sprzętowej części układów wejścia-wyjścia. Ale równie istotny jest sposób komunikacji tych układów z procesorem i oprogramowanie, które realizuje programową część obsługi. Zacznijmy od pojęcia operacja wejścia-wyjścia. Operacjami wejścia-wyjścia nazywamy całokształt działań potrzebnych do realizacji wymiany informacji pomiędzy procesorem i pamięcią z jednej strony, a układami wejścia-wyjścia z drugiej. Procesor komunikuje się z wieloma układami wejścia-wyjścia, często nawet z kilkoma jednocześnie. Komunikacja ta powinna odbywać się w momentach założonych przez program, ale także w momentach wymuszonych przez użytkownika, jakieś działanie zewnętrzne innych układów, dane, które się pojawiają na przykład w sieci i tym podobne. Czyli nie zawsze możemy przewidzieć, kiedy ta komunikacja jest potrzebna. Więc w systemie musi być jakaś metoda informowania procesora, że układ wejścia-wyjścia należy obsłużyć. No i tu mamy trzy możliwości. Po pierwsze, operacje wejścia-wyjścia mogą być bezwarunkowe. Drugie, z testowaniem stanu układu. Oraz trzecie, operacje wejścia-wyjścia z przerwaniem programu. Operacje bezwarunkowe. Cechują się tym, że procesor nie sprawdza gotowości układu do wymiany informacji. Po prostu przesyła polecenie, przesyła jakąś informację. Niestety w ten sposób większością układów nie da się sterować. Tak naprawdę w komputerze to jest bardzo rzadkie, w ogóle w technice cyfrowej to jest bardzo rzadkie. Bo operacje bezwarunkowe są raczej związane z elektroniką analogową. W elektronice cyfrowej układy muszą w pewien sposób wymieniać dane, więc sekwencja wymiany danych musi mieć początek, trwać odpowiedni czas, w odpowiedni sposób się zakończyć. Rzadko jest taka sytuacja, że po prostu jeden układ wysyła informację, zrób coś, nie sprawdzając, czy w ogóle cokolwiek jest po drugiej stronie.
a tak działają operacje bezwarunkowe. Można powiedzieć, że tak naprawdę jedynym układem w komputerze, który działa na zasadzie, czy układem wejścia-wyjścia, który działa bezwarunkowo, będzie dioda sygnalizująca włączenie komputera albo dioda sygnalizująca pracę dysku. Wszystkie inne układy cyfrowe działają w dwóch pozostałych trybach. Pierwszy, prostszy, operacje z testowaniem stanu układu. Procesor okresowo sprawdza, czy nie pojawiły się jakieś informacje w rejestrach układów wejścia-wyjścia. Czy w rejestrze nie pojawiła się nowa informacja, którą należy odczytać i sprawdzić. Mówimy o tak zwanej pętli odpytywania i ta pętla musi być zaimplementowana w programie. Jeżeli my w najprostszy sposób podłączymy do złącza RS jakiś na przykład termometr cyfrowy, możemy sprawdzić jego wskazania w programie naszym, po prostu cyklicznie sprawdzając, jakie informacje przesyła na to złącze. Pytanie, jak często musimy sprawdzać? Co 5 minut, co godzinę? No to już zależy, jak napiszemy program. Zastanówmy się, czy ta częstotliwość odpytywania układów, bo o tym mowa, z czego wynika? No ona musi stanowić kompromis pomiędzy szybkością reakcji a obciążeniem procesora. Zbyt często odpytywanie hamuje pracę urządzenia. Nasz program zamiast robić to, co powinien robić, będzie ciągle sprawdzał, czy nie zmieniły się wskazania naszego termometru. Z kolei zbyt długie przedziały czasowe możemy po prostu przegapić jakieś wahania temperatury, które są istotne. Więc jak często trzeba odpytywać? Weźmy przykład klawiatury. Od razu mówię, klawiatura nie jest obsługiwana w ten sposób. Zaraz okaże się dlaczego. Gdyby próbować w ten sposób obsługiwać klawiaturę, w momencie naciśnięcia klawisza generowany jest sygnał key down, naciśnięcie klawisza, w momencie puszczenia sygnał key up. Te sygnały trafiają, odczytywane są przez procesor, trafiają i są odpowiednio zinterpretowane w programie. No ale jak często trzeba by sprawdzać, gdyby to program sprawdzał, czy w buforze klawiatury pojawił się nowy klawisz? Raz na sekundę? No za wolno. Jak szybko piszemy, to kilka klawiszy na sekundę wciśniemy. Więc tracilibyśmy po prostu... Większość naciśnięć klawisza byłaby ignorowana. Musielibyśmy w bardzo wolnym tempie pisać. No to może 1000 razy na sekundę. No dobrze, tu już nie przegapimy żadnego naciśnięcia klawisza. Tyle, że czy też program będzie zajmował się głównie tym, co robi, tym, co powinien robić, czy będzie zajmował się przez 90% czasu odczytywaniem danych z klawiatury. A przecież może być tak, że przez godzinę nic nie naciśniemy żadnego klawisza, a i tak program 1000 razy na sekundę odczyta nam dane z klawiatury. Bez sensu. Także klawiatura obsługiwana jest inaczej. Zaraz dowiemy się jak. Operacje z testowaniem stanu układu raczej stosuje się do prostych urządzeń peryferyjnych, właśnie jak wspominany przeze mnie termometr cyfrowy czy inne proste układy, które chcemy sami oprogramować. Do standardowych układów wejścia-wyjścia Do standardowych układów peryferyjnych raczej nie stosujemy tej metody wymiany informacji. Tutaj mamy operację wyjścia-wyjścia z przerwaniem programu. Co to takiego jest przerwanie?
No, jest to sygnał dla procesora, że należy obsłużyć nasze urządzenie. Czyli informacja płynie w odwrotną stronę. W pętli przepytywania procesor sprawdza, czy urządzenie wymaga obsługi. A tutaj procesor nie interesuje się urządzeniem, na przykład naszą klawiaturą nie interesuje się wcale, wykonuje program, który powinien wykonać, ale klawiatura ma możliwość poinformowania procesora o tym, że naciśnięto klawisz, więc użytkownik coś zrobił i należy się tym czymś zająć i w jakiś sposób zareagować. To jest właśnie przerwanie. Zgłoszenie przerwania powoduje właśnie, stąd nazwa, przerwanie przez procesor wykonywanego aktualnie programu, zapamiętanie informacji potrzebnych do jego odtworzenia, do powrotu do programu, do tego, co robił, i przejście do programu obsługi przerwań. Program obsługi przerwań jest to program, który służy do odczytania informacji z danego urządzenia, które przerwanie zgłosiło, no i w jakiś sposób jej zinterpretowania. W przypadku naszej klawiatury odczyta sygnały key up i key down, czy key down i key up w takiej kolejności się pojawiają, prawda? I zinterpretuje, że było to naciśnięcie na przykład klawisza spacji. A program będzie mógł na to zareagować. No, po zakończeniu odczytywania danych z układu wejścia-wyjścia, procesor powraca do wykonywania programu głównego. Jak to działa? Proszę zobaczyć na schemacie. Mamy pamięć operacyjną, gdzie jest program główny i w innym miejscu pamięci operacyjnej program obsługi przerwania. Teraz. Procesor wykonuje program główny, w pewnym momencie otrzymuje zgłoszenie przerwania. W tym momencie, tak, zapamiętany jest stan rejestrów procesora, zapamiętany jest na stosie, zapamiętana jest informacja, do jakiego adresu potem ma powrócić, i wykonywany jest skok do początku procedury obsługi przerw. Procedura sobie działa, odczyta informacje z układu wejścia-wyjścia, który zgłosił nasze przerwanie. Jak już zakończy pracę, odtwarzane są rejestry procesora i powrót do programu głównego. Tutaj mamy to opisane w punkt. Zapamiętanie miejsce przerwania programu, stanu rejestrów, przechodzenie do realizacji programu obsługi przerwań, w angielsku ISR, Interrupt Service Runtime. Program obsługi przerwań realizuje wymianę danych i powrót do programu głównego. Teraz pytanie, skąd biorą się te programy obsługi przerwań? Z czterech źródeł. Pierwszym jest BIOS płyty głównej. Tam są najprostsze wersje programów obsługi przerwań niezbędne do działania systemu operacyjnego. Do wczytania systemu operacyjnego, do uruchomienia systemu operacyjnego. Jakie urządzenia mają swoje programy obsługi przerwań w BIOSie? No, na pewno klawiatura, dysk twardy, karta graficzna, ale tylko w trybie VGA najczęściej, jeszcze bez akceleracji i tak dalej. No, prawie nigdy nie ma na przykład programów obsługi przerwań w BIOSie karty dźwiękowej. Dopóki nie załadujemy systemu, raczej dźwięku nie ma. Tak? Dość długo nie było programu obsługi przerwań dla myszy. BIOS obsługiwało się tylko klawiaturą. No, w tej chwili już są ze względu na UEFI, które się pojawiły. O BIOSie, czym on jest.
o tym, czym jest UEFI, co się zmieniło, jak to działa, też będziemy sobie jeszcze na kolejnym wykładzie mówić. Drugą poziomem układów czy pozyskiwania procedur obsługi przerwań są BIOSy urządzeń. Najczęściej chodziło tu o BIOS karty graficznej. Ona też ma pamięć, też ma swój własny BIOS, z którego mogą być pobrane procedury obsługi przerwań, które zastąpią te z BIOSu płyty głównej, no bo są lepiej dopasowane do naszego urządzenia. Ale ten akurat etap w większości współczesnych rozwiązań nie jest już używany. Trzecim, najważniejszym w sumie dla nas źródłem procedur obsługi przerwań jest system operacyjny. On ma swoje własne, lepsze niż te w BIOSie. Te w BIOSie są tylko podstawowe, najprostsze, zgodne z każdym komputerem PC. A system operacyjny tam ma już znacznie bardziej rozbudowane oprogramowanie obsługujące wszystkie urządzenia na płycie głównej i dopasowane do naszego konkretnego modelu płyty. No oczywiście system operacyjny to ma pewien zbiór tych procedur. Podczas instalacji instalowane są, wybierane są albo dociągane z netu odpowiednie. I one zamieniają, podmieniają w pamięci te pobrane wcześniej z BIOS-u. Czyli te z BIOS-u używane były tylko na starcie, żeby załadować system operacyjny, a potem zamieniane są na lepsze, wzięte bezpośrednio z systemu operacyjnego. Dlaczego nie od razu? No dlatego, że w momencie startu systemu operacyjnego to na razie jeszcze trzeba czasu, żeby wczytać wszystkie pliki z dysku. No a żeby wczytać je z dysku, no to musimy obsłużyć dysk, prawda? Więc już jakieś procedury obsługi przerwań są potrzebne. A poza tym, gdy nie mamy jeszcze systemu operacyjnego, no to też jednak przy instalacji Windowsów klawiatura się przyda. Monitor i obsługa dysków twardych również. Tak? Była taka dość ciekawy problem, gdy pojawiły się pierwsze klawiatury pod USB. W BIOSie nie było programów obsługi przerwań dla magistrali USB w tym czasie, w większości płyt głównych. Więc jak trzeba było zainstalować system operacyjny? Skoro przed zainstalowaniem systemu operacyjnego nie działała klawiatura podłączona pod USB. No niestety, był jedna metoda. Pożyczyć skądś klawiaturę starszego typu pod PS2 złącz. No dobrze. Czyli system operacyjny jest źródłem głównym systemów przerw. Ale są pewne urządzenia niestandardowe, tak? Nie wszystkie sterowniki mamy dobre w systemie, więc czwartą instancją do pobierania właśnie programów obsługi przerwań są sterowniki urządzeń. One mogą podmienić te używane przez system operacyjny procedury obsługi przerwań na napisane przez producenta urządzenia. Czyli mamy tutaj hierarchiczną strukturę. W starszych komputerach jeszcze działających, botujących się w trybie BIOS-u, ta struktura jest zachowana. Najpierw pobierane są z BIOS-u płyty głównej, potem z systemu operacyjnego, potem ze sterowników. W przypadku botowania UEFI jest to troszeczkę zoptymalizowane, ale o tym opowiem na wykładzie dotyczącym BIOS-u i UEFI. Teraz tak, o może technicznym sposobie działania systemu przerwań sobie powiem. Przede wszystkim procesor dysponuje jednym wejściem zgłoszenia przerwania, na które przekazywane jest to zgłoszenie.
jedna konkretna nóżka procesora, na który podawany jest sygnał zgłoszenia. A urządzeniem, które ten sygnał przekazuje, jest sterownik obsługi przerwy. Przesuńmy się może tutaj. Sterownik obsługi przerwań początkowo realizowany był przy pomocy dwóch układów. No dlaczego dwóch? To były jeszcze czasy tworzenia się peceta i nie było chipsetu, układu wysokiej skali integracji. Płyta główna była budowana z takich układów scalonych, jakie udało się kupić na rynku IBM-owi. Więc kaskadowe połączenie dwóch układów, każdy z nich miał 8 wejść. Razem 16, czy właściwie 15, bo jedno było zablokowane przez połączenie ich ze sobą. Tak? I działa to w ten sposób. Różne układy, na przykład tam gniazda ISA, zegar czasu rzeczywistego, sterownik klawiatury, o którym mówiliśmy, mogą wysyłać do tego sterownika przerwań sygnały. Na przykład na wejście numer 1 wysyła wspominana przez nas klawiatura. Tak? Sterownik przerwań rozpoznaje, na które wejście dostał sygnał, wybiera odpowiednią procedurę obsługi przerwań, zaraz sobie powiemy w jaki sposób, i dopiero wtedy generuje sygnał przerwania dla procesora. W tym momencie procesor przerywa pracę, przechodzi do wybranej przez sterownik procedury obsługi przerwań, i obsługuje w tym naszym wypadku klawiaturę. Ten system istnieje dalej we wszystkich PC-tach. Oczywiście nie są to już dwa układy scalone, tam bodajże Motorola 8259A, tak? Taka była ich symbol. Ten układ, czy logika tego układu wbudowana jest w chipset po prostu. Ale dlaczego nie została zastąpiona czymś lepszym? Bo zaraz się dowiemy, że ona jednak sprawia pewne problemy. No dlaczego? Dlatego, że zmiana tego systemu na jakiś zupełnie inny oznaczałaby zmianę czy stratę kompatybilności PC-tów. Gdyby zastąpić system obsługi przerwań bazujących na tym pomyśle, na tych 15 wejściach przerwań, jakimś zupełnie innym, okazałoby się, że niestety wszystkie programy, każdy system operacyjny i tak dalej posiadany wcześniej, trzeba wyrzucić do kosza, bo ten PC już nie jest PC-tem. Już zrobił się innym komputerem niekompatybilnym. To, co mówiłem przy pierwszym wykładzie, konsolę można, tworząc nową generację konsoli, powiedzieć użytkownikom, że teraz wszystkie wasze gry już idą w odstawkę, kupujecie nowe, bo pojawiła się nowa konsola, ale nikt nie powie użytkownikom PC-tów, teraz wszystkie Windows, Office i wszystkie programy, których używacie, w waszych firmach także, możecie wyrzucić, bo teraz pojawił się nowy PC. PC musi być kompatybilny wstecz. Jego zaleta, ale ma też wady. Jaka jest wada na przykład w przypadku tych sterowników? Powstały dla standardu ISA, gdzie była jedna magistrala rozszerzeń ISA, niewiele układów wejścia-wyjścia w komputerze. A tych układów dość szybko przybywało. Okazało się, że tych wejść jest za mało. Szczególnie, że niektóre mają specjalne przeznaczenie, o którym będziemy mówili. Więc w jaki sposób rozwiązano ten problem? Częściowo w ten sposób, że programy obsługi przerwań pracują kaskadowo. Czyli na jednym przerwaniu może być kilka urządzeń. A w jaki sposób decyduje program, które ma urządzenie obsłużyć? Uruchamia się program pierwszy, sprawdza, czy to jego urządzenie
wymaga obsługi, stwierdza, że nie, przekazuje sterowanie drugiemu. Na przykład dość długo tam w czasach komputerów Pentium na przerwaniu siódmym działała drukarka pod portem LPT oraz karta dźwiękowa. Oczywiście ich programy obsługi przerwań musiały decydować, które urządzenie jest czyje, tak? Żeby nie próbować grać na drukarce ani drukować kartą dźwiękową, bo to raczej niemożliwe. No, dość szybko okazało się, że brakuje tych przerw. Pewien plus dała magistrala USB, gdzie mamy bardzo dużo urządzeń na jednej magistrali i na jednym przerwaniu działających, a sama elektronika magistrali już rozpoznaje, z którym urządzeniem trzeba się komunikować. No ale te kłopoty zostały. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do samego sposobu działania sterownika przerwy. Powiedziałem, że sterownik wybiera, którą na podstawie tego, na które dostał wejście sygnał, wybiera, jaką procedurę obsługi przerwań ma procesor wykonać. W jaki sposób wybiera? Mamy coś takiego jak tablica wektorów przerwań. Sterownik na podstawie numeru przerwania wybiera pozycję w tablicy. Pozycji w tablicy jest 15, jest od 0 do 15, 16 pozycji i każda związana jest z odpowiednim wejściem. Wejście numer 1, klawiatura, sterownik wybierze pozycję taką. A co jest w tej tablicy? W tej tablicy nie ma programu. W tej tablicy tak naprawdę jest tylko adres, gdzie jest program. Ta tablica jest umieszczona w odpowiednim miejscu pamięci operacyjnej RAM, utworzona przez BIOS podczas startu systemu. Tak, jeśli sterownik wybierze nam miejsce w tablicy, to ten adres jest podawany na magistralę adresową i on czeka na magistrali adresowej na procesor. Procesor przerywa to, co robi i rozpoczyna wykonywanie tego rozkazu, którego adres dostał na magistrali adresowej. A ten adres prowadzi do początku obsługi przerw, do odpowiedniej procedury, w jakimś innym miejscu RAM. Ten system jest bardzo dobry, licząc liczby przerwań, z którą jest wiecznie kłopot i Windows czy systemy operacyjne muszą z innymi mechanizmami to łatać, to ten system jest bardzo dobry. No tak jak mówię, tych procedur obsługi przerwań może być różne, mogą być z BIOS-u, z systemu, ze sterowników. Więc jak wygląda ładowanie takiego systemu, takiego programu? Na przykład BIOS umieszcza sobie w pamięci nasz program. Tak? Umieszcza sobie nasz program, na przykład obsługi myszy. No i mamy podstawową obsługę myszy, możemy poruszać kursorem, ale w pewnym BIOS znajduje miejsce, gdzie to umieścimy w pamięci i adres tego programu, który umieścił, zapisuje w odpowiednim polu tablicy. Zawsze konkretne pole związane jest z, no w tym przykładzie, jak zaznaczyłem jeden, to weźmy klawiaturę, czyli program obsługi przerwań dla klawiatury. Tak? Adres umieszczany w odpowiednim polu tablicy. Teraz jednak system operacyjny ładuje się, załadowały się sterowniki, załóżmy, teraz będę reklamę robił, klawiatura Logitecha multimedialna, która ma oprócz standardowych jeszcze setkę innych funkcji, tak? No i one nie są obsługiwane, bo one nie są obsługiwane przez procedurę obsługi przerwań wziętą z BIOS-u. Więc w tym momencie jest zastępowana, czyli ta jest wyrzucana z pamięci, a nawet niekoniecznie w tym samym miejscu, w innym miejscu RAM-u jest ładowana nowa procedura obsługi przerwań wzięta ze sterowników. Dlaczego w innym miejscu RAM-u?
bo przecież ona będzie dłuższa niż ta standardowa. Standardowa ma do obsłużenia odpowiednią ilość klawiszy, a ta ma jeszcze różne bajerki do obsłużenia. Więc się w tym samym miejscu nie zmieści. Więc ładujemy ją w dowolne inne miejsce. I tylko pamiętamy, żeby ten adres podmienić na nowy. Czyli teraz ten adres będzie prowadził tu, do procedury obsługi przerwania tej nowej. Bardzo łatwo, elastycznie można podmieniać te procedury. Dzięki temu właśnie możliwe jest to kaskadowe ładowanie sterowników. Mówiłem, że procedury obsługi czy wejścia sterownika przerwań, numery przerwań, bo tak się często mówi, związane są ze sprzętem, ale niekiedy z różnymi innymi akcjami. Tak? Tutaj mamy numery przerwań przypisane. Sterownik klawiatury, o którym mówiłem, zegar czasu rzeczywistego, niektóre są wolne, koprocesor autentyczny, sterownik dysku twardego, porty COM2, COM1, LPT, sterownik dysków elastycznych, czegoś, co już nie mamy, no ale to bardzo stary standard. On oczywiście jest już we współczesnych komputerach zastąpiony do innych zadań, ten numer przerwany. No dobrze, ale niektóre też mają związek z samym działaniem komputera. Na przykład przerwania, które nazywamy wyjątkami. Co to jest? Przerwanie może wygenerować też sam procesor. No dobrze, ale po co procesor może przerywać sobie pracę? I w jakich okolicznościach? Okazuje się, że to nie jest takie głupie. Mamy operację, której dzielenie i którym liczbą, przez którą dzielimy, jest 0. Jaki jest wynik takiej operacji? No nie ma wyniku, nie można jej ukończyć. A skoro nie można ukończyć poprzedniej operacji, nie wolno przejść do następnej, prawda? Komputer działa w ten sposób. Kończy jedną operację, przechodzi do drugiej. Innej możliwości nie ma. Więc co wtedy? Gdyby nie było możliwości wygenerowania przerwania przez samemu sobie, właśnie stworzenia wyjątku, to wtedy komputer się zawiesza, ewentualnie restartuje i rozpoczyna wczytywanie systemu od nowa. Właściwie zawiesza się, nawet nie restartuje. Ale dzięki temu, że komputer może wygenerować sobie przerwanie, to w tym momencie przerywa tą operację, której nie może dokończyć, skacze do odpowiedniej procedury obsługi przerwania, która obsługuje wyjątki. No i ta procedura odpowiednio reaguje. Na przykład wyświetla sławnego blue screena w Windowsach. No na szczęście już coraz rzadziej widziany efekt w nowszych wersjach Windows. Ale to też jest pewien sposób reakcji. Komputer zamiast zamrozić się i nie wiadomo, co się dzieje, wyświetli informację o tym, jaki błąd powstał. Często też po prostu ten proces, w którym wystąpił błąd, zostanie zrzucony z kolejki, przejdzie komputer do następnego procesu. Po kilku niepowodzeniach on potem wróci w kolejce zadań, znowu się zatrzyma na tym dzieleniu przez zero, na którym utknął, ale po kilku nieudanych próbach system wyświetli informację, proces nie odpowiada i pozwoli zdecydować o jego zakończeniu. Tutaj mamy też jeszcze inne, na przykład informacje o przepełnieniu, niedozwolony kod, brak segmentu pamięci operacyjnej, czyli próba zapisu lub odczytu poza pamięcią operacyjną, błąd koprocesora i inne. Czyli wyjątki to są przerwania, które generuje procesor sam sobie.
ten system jest dość dobrze działającym systemem i praktycznie wszystkie urządzenia w komputerze obsługiwane są za pomocą systemu przerw. Tak jak mówiłem, operacji wejścia-wyjścia bezwarunkowych praktycznie w elektronice cyfrowej nie ma. Operacje z przepytywaniem to tylko najprostsze sytuacje, najczęściej gdy w prosty sposób. Kolejnym i ostatnim w dzisiejszym wykładzie zagadnieniem będzie sposób, w jaki procesor steruje przebiegiem operacji wejścia-wyjścia, czyli sterowanie bezpośrednie i pośrednie. No, oprócz wcześniej wymienionych jeszcze jeden istnieje podział operacji wejścia-wyjścia. No, już chyba piąty dzisiaj. Operacje mogą być od początku sterowane przez procesor, od początku do końca. Są to operacje bezpośrednie, czyli z bezpośrednim sterowaniem przez procesor w tak zwanym trybie PIO. Programmed Input-Output. Drugą wersją jest sytuacja, w której procesor tylko inicjuje operację i przekazuje kontynuowanie jej wyspecjalizowanemu układowi. Są to operacje z pośrednim sterowaniem przez procesor, tak zwany tryb DMA, Direct Memory Access. Nazwa jest wzięta od tego, że w tym trybie układ wejścia-wyjścia ma bezpośredni dostęp do pamięci RAM. Układ wejścia-wyjścia. No dobrze. Przeanalizujmy sobie pierwszy z tych trybów, tryb PIO. W naszym komputerze, każdym komputerze, tak jak już wielokrotnie pokazaliśmy, mamy trzy układy. Procesor oraz jego rejestry, gdzie zapisywane są dane aktualnie przetwarzanego rozkazu, pamięć operacyjna, gdzie zapisane są program i dane oraz układy wejścia-wyjścia. Teraz chcemy jakąś daną odczytać z układu wejścia-wyjścia i zapisać do pamięci. Niestety nie da się bezpośrednio. Tak, w najprostszym trybie mamy tak. Procesor odczytuje daną z rejestrów układu wejścia-wyjścia i zapisuje do swoich rejestrów. Krok pierwszy. Krok drugi. Daną ze swoich rejestrów procesor wysyła do pamięci RAM pod odpowiedni adres. No i tak procesor musi przesłać poprzez swoje rejestry całe dane, wszystkie dane. O ile to są jakieś informacje dotyczące na przykład naciśniętego klawisza, nie ma problemu. Ale co, jeżeli jest to duży plik na dysku twardym? Cały nasz czasami wielogigabajtowy plik musi przejść przez całkiem nieduże rejestry procesora. I w tym czasie procesor oczywiście nie może wykonywać żadnych innych operacji. W trybie PIO działały kiedyś, bardzo dawno temu, w czasach komputerów 386, dyski twarde. I w momencie odczytu pierwsze dyski twarde, które się pojawiły, to jeszcze była rzadkość, praktycznie nikt się z nimi nie spotykał z normalnych użytkowników. Ale może 386 to już się spotykał, przepraszam. Komputery 386 już mogliśmy mieć z dyskami twardymi. Chociaż niewielkiej pojemności, ale nawet te niewielkie pliki, które były na tych dyskach zapisane, jeżeli chcieliśmy je przesłać, skopiować, przesłać na inne, w momencie odczytu komputer nie wykonywał żadnych innych operacji. Całą moc obliczeniową przeznaczał na odczyt danych z dysku albo zapis na dysk. Dużo dłużej ten problem występował przy stacjach dyskietek. Stacja dyskietek od komputerów ATXT do komputerów Pentium, gdzie już przestały być używane, zajmowała zawsze tyle, taką samą część mocy obliczeniowej procesora. Zawsze 100%. W momencie zapisu na dyskietkę wszystkie inne programy były martwe.
Dlatego, że stacja dyskietek obsługiwana była w trybie PIO. No dobrze, ale dość szybko okazało się, że no może w czasie, kiedy komputer kopiuje jakieś dyski, to my chcemy przynajmniej mieć możliwość poruszania myszką albo na przykład przerwania tego kopiowania. Więc jakiś inny, mniej wymagający zasobów procesora sposób komunikacji z układami wejścia-wyjścia. No i tym trybem jest tryb DMA z bezpośrednim dostępem do pamięci. Tutaj dodano pewien układ, który przyspiesza nam kopiowanie. Jest to właśnie sterownik DMA. Tutaj mamy schemat, podobnie jak poprzedni, z dodanym nowym układem, sterownik DMA. Sterownik może wygenerować sygnały sterujące dla układu wejścia-wyjścia oraz dla pamięci, czyli może przejąć nad nimi kontrolę. Oraz sterownik wysyła sygnał wstrzymania do procesora. Jak przebiega operacja kopiowania właśnie danych z układu wejścia-wyjścia do RAM-u przy użyciu sterownika DMA, czyli w trybie z bezpośrednim dostępem do pamięci. Pierwsze, procesor wybiera, jakie dane mają być skopiowane, skąd i gdzie, i inicjuje operację DMA. W tym momencie zadanie przejmuje sterownik. Po pierwsze, wysyła do programu procesora sygnał wstrzymania. To jest jedyna sytuacja, kiedy procesor zatrzymuje się. Tak jak mówiłem wcześniej, procesor cały czas przetwarza instrukcje. On nie może się w normalnej sytuacji zatrzymać. Jeśli procesor nic nie robi, przetwarza w kółko pętlę instrukcji NOP, nic nie rób. To też jest instrukcja assemblera, też jest rozkaz assemblera, który procesor wykonuje. Ale jest właśnie różnica. Procesor może być zatrzymany przez sterownik DMA. Wtedy on jest w trybie tak zwanym zamrożenia, czyli zawartość rejestrów zostaje niezmieniona, zostaje odcięty od magistrali pamięci, bo magistrale pamięci potrzebuje sterownik DMA, który bezpośrednio przez tą magistralę przesyła dane pomiędzy układem wejścia-wyjścia a RAM-em. No oczywiście w tym czasie procesor też nie może nic robić. Został wstrzymany. Więc jaka jest korzyść z tego rozwiązania w porównaniu z poprzednim? Po pierwsze spójrzmy, że to jest przesłanie paczki danych, to jest jedna operacja, tam były dwie. Najpierw do procesora, a potem z procesora z powrotem. Czyli już dwa razy szybciej. Poza tym, żeby tam mógł pracować system operacyjny, procesor musiał przesłać paczkę danych, wrócić na chwilę do programu głównego, do systemu operacyjnego, wykonać kawałek programu głównego i potem wrócić do przesyłania danych. Tak? Przesłać, wykonać kawałek programu innego, zatrzymać ten inny program, znowu przesłać kawałek danych i tak na zmianę. To wiąże się z tym, że za każdym razem procesor musiał skakać pomiędzy programami, które wykonywał, a odpowiednią procedurą obsługi przerwań tego układu wejścia-wyjścia. Czyli musiał skakać pomiędzy dwoma procedurami. A wiąże się to z zapamiętaniem stanu rejestru, wykonaniem kawałka programu, przywróceniem stanu rejestru. I większość czasu, co profesor robił, to zapamiętywał stan swoich rejestrów i przywracał, zamiast spokojnie pracować. Tutaj nie ma takiej potrzeby. Nie gubi procesor na ten czas tego, co robi. Po prostu czeka, aż
sterownik DMA z powrotem pozwoli mu pracować nad programem głównym. Oczywiście ten sterownik musi być tak stworzony, tak zaprogramowany, żeby przesłał kawałek danych i zwrócił na chwilę sterowanie procesorowi. Potem znowu przesłał, potem znowu zwrócił sterowanie procesorowi. Inaczej mielibyśmy taką sytuację, że w momencie, kiedy rozpoczynamy transfer plików, komputer rzeczywiście się zamraża, nie jesteśmy w stanie ruszyć myszą, nie reaguje na żaden klawisz, aż do zakończenia przesłania danych. Czyli przesyłanie większych plików dzielone są na mniejsze partie, no i przeskakujemy pomiędzy przesłaniem fragmentu plików, a wykonaniem programu. Ponieważ jednak procesor nie musi odtwarzać stanu rejestru, jest to znacznie szybsze. No tu mamy opis tego, co opowiadałem, tak, fazy transferu DMA. A dlaczego procesor nie może, skoro przesyłaniem danych zajmuje się odpowiedni układ, to może procesor zająłby się swoimi rzeczami. Czy może, czy nie może się zająć. W starszych systemach nie miał żadnych szans. Dlaczego? Bo zajęta była magistrala pamięci. I w tym momencie procesor nie ma jak pobrać instrukcji do wykonania, ani też nie ma jak zakończyć poprzedniej, bo nie może zwrócić wyniku do RAM-u, no bo chwilowo magistrala pamięci i RAM jest zajęty przez sterownik DMA. W nowszych systemach procesor ma coś takiego jak pamięć cache, która jest zbudowana w procesor, więc może, dopóki nie skończą mu się dane w cache'u, procesor może pracować równolegle z transferem danych, co w nowszych systemach jeszcze bardziej przyspiesza transfer dużych bloków danych. Procesor musi przerwać, czy sterownik DMA musi przerwać kopiowanie tylko na czas potrzebny na przeładowanie cache'u procesora, a potem procesor sobie wykona te operacje, które ma w cache'u. Więc w pewnym stopniu może pracować równolegle, bo nie musi cały czas obciążać magistrali pamięci. Po więcej informacji zapraszam do książek, szczególnie Anatomia PC Metzgera albo Urządzenia Techniki Komputerowej Wojtuszkiewicza, na mniejszym nieco poziomie, ale bardzo przystępnie napisane, o czym już mówię. Do układów wejścia-wyjścia, ich konkretnych realizacji jeszcze wrócimy w kolejnych wykładach. Na dzisiaj dziękuję za uwagę.